Cześć wszystkim w poradniku Jak rysować mangę. Wita się z Wami Jolisu i dzisiaj nauczę Was, jak rysować piersi. Co prawda, omówimy tylko jedną wielkość miseczki, ale inne rozmiary możecie znaleźć w fiszkach rysunkowych, więc polecam do nich później zajrzeć. Kształty pomocnicze. Odpuścimy sobie wykreślanie linii pomocniczych, ponieważ wydaje mi się, że rysowanie piersi jest bardzo ułatwione, kiedy posiłkujemy się kształtem łzy, która ocieka z naszej bohaterki. Jak to ocieka? I właśnie tutaj jest największy problem, ponieważ nasze realistyczne ciało w 3D bardzo w przejrzysty sposób pokazuje, jak wygląda ruch kropel ociekających po naszym ciele. A na postaciach 2D to już nie lada wyzwanie, ponieważ musimy wyobrazić sobie, jak ten ruch się prezentuje na rysunku. Szkicujemy. Kiedy już mamy naszkicowane kształty łez, możemy przejść do rysowania piersi. Zaczynamy od miejsca zagięcia pach i ciągniemy linię dokładnie po kształcie łzy. Dzięki temu pierś będzie poprawnie ociekała z sylwetki postaci. Nie zapominajmy, że biust to głównie tłuszcz, czyli w dotyku są miękkie i bez problemu dostosowują się kształtem do różnych pozycji ciała. Mowa tutaj o sztywno wyprostowanej postaci, czyli pierś wtedy jest wysunięta do przodu, albo kiedy jesteśmy zgarbione, to dosłownie zwisają one w dół. W środkowej części piersi możemy zastosować dwa rozwiązania. Albo zostawimy piersi rozsunięte, tworząc luźny dekolt, albo zaciśniemy je między sobą, dzięki czemu powstanie głęboki dekolt, w który tak nieraz ludzie lubieżnie patrzą. Jeżeli mowa o pozie pod jakimś kątem, to musimy wyobrazić sobie, jak stykają się piersi zarówno z ciałem, ale również jak reagują na siebie wzajemnie. Najważniejszym jednak jest to, iż musimy zapamiętać, że rysowanie zaczynamy nie od dekoltu, a od pach, ponieważ od tej strony jest łatwiej przedstawić kształt piersi. Co w następnym odcinku? Nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się rysowaniem dłoni, czyli wytłumaczę, jak prawidłowo rozrysować szkielet dłoni, wykorzystując bardzo prostą metodę. Ale nie będę mówić na ten temat więcej, przekonacie się o tym w przyszłym tygodniu. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Przygotowaliśmy tam dla Was masę atrakcji, więc każdy znajdzie tam coś dla siebie. I to by było wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!